Siemanko, Siemanko, niezłe wdzięko. Dawno mnie tutaj nie było. I dzisiejsze wideo będzie absolutnie odbiegać od tematyki, którą poruszam najczęściej. Najczęściej mówię o biznesie fotografii ślubnej. Taka propos, zapraszam do zupełnie nowego kursu: Jak bukować więcej? Wesel, kurs dostępny na kursyfotograficzne.com. Jak i również zapraszam do wspierania mnie wwwpatronite.com łamane na ZB A dzisiaj, dzisiaj chcę pomówić o takim temacie, mm, troszeczkę bazującym na przemyśleniach, y, troszeczkę na nowych technologiach, y, a więc zapraszam. Tak sobie oglądałem podczas świąt wielkanocnych troszeczkę mm, portretów takich z przeszłości. Portretów troszeczkę u moich teściów, u mojej mamy, co wisi na ścianach, co jest na, gdzieś tam stoi na komodach. I słuchajcie, takie są dyskusje, czy nowa technologia, wszechobecne aparaty. Pozbawią pracy fotografów, czy, czy, czy możemy generować przez to, że możemy generować nowych ym, zdjęć, setki, czy to robiąc je jak najnormalniej w świecie, y, telefonem, czy, czy po prostu najzwyczajniejszym aparatem, ogólnodostępnym za tak naprawdę za darmo, y, lub też generując je poprzez różnego rodzaju ym, silniki, AI czy te um, rzeczy pozbawią w pracy fotografa. E, więc uważam, że nie. Uważam, że ani to, ani to, słuchajcie, żadna, żaden silnik AI Czyli sztucznej inteligencji nie, nie, nie zrobi zdjęcia mojej rodzinie, nie zrobi zdjęcia yy, rodzinie na ślubie, nie zrobi zdjęcia reportażowego, nie wygeneruje tego zdjęcia reportażowego, nie pokaże, nie pokaże prawdy tak naprawdę. Nieważne jak mocno ją opiszesz, nieważne jak, nie jak bardzo mocno dasz mu do zrozumienia, co ma zrobić. Ale przeglądając sobie te, te fotografie, yy, Cały czas przychodzi mi i, 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 i utwierdza mi w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę ma sens, to co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ nikt tego nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za fotografów, nikt tego nie zrobi za za filmowców. Dlaczego filmowców? No właśnie. Uważam, że na takiej fotografii, jakiej pokazywałem przed chwilą, te fotografie bardzo mocno pokazują przeszłość, bardzo mocno bazują na, na przemyśleniach, ale film jest w stanie nawet głupie urywki, najzwyczajniejsze urywki, I, i to, co mamy właśnie w naszych kieszeniach, to to, to, o, to coś. Ten telefon, czy, czy ten aparatik mały, czy, czy, czy jakiś GoPro, czy jakakolwiek inna chińska, yy, koreańska, nieważna, jakiej produkcji, kamerka, właśnie pozwoli. Yy, Zarejestrować te najważniejsze chwile, i im mniejsza, im łatwiejsza do obsługi, im tańsza, im bardziej dostępna kamerka, tym lepiej. Dlaczego? Bo tym łatwiej jest to coś zarejestrować. Im łatwiejszą masz aplikację w telefonie, im jeżeli masz to za przyciśnięciem jednego guzika, jesteś to w stanie zrobić tu i teraz, od razu, bez przygotowania, bez myślenia, bez wyboru, czy taki obiektyw, czy taki obiektyw, może taki profil kolorystyczny, może taki program, może taki yy, klatkarz, może taka rozdzielczość, może 4K, 8K, 5K. Nieważne. Ważne jest po prostu, żeby to zrobić. I słuchajcie, filmy moim zdaniem przekazują ten ładunek emocjonalny dużo lepiej, ponieważ jest tam wideo, czyli poruszający się obraz. I audio, które jest jeszcze bardziej ważniejsze. Słuchajcie, ja w swoich filmach yy, ślubnych yy, od dwóch lat bardzo mocno, wcześniej również, ale od dwóch lat bardzo mocno kładę nacisk na nagrywanie jak największej ilości audio. Ale to nie tylko po to, ażeby mieć tą jakość jak najlepszą. Audio, żeby jak najlepszy mieć bas, czy jak najlepiej głośno, żeby było słychać wszystkich, czy tam nawet i księdza, i, i, i parę młodą, która składa sobie przysięgę. Ale ja nagrywam audio absolutnie wszędzie. I nie o to chodzi, żeby kogoś podsłuchać, żeby to było śmieszne, żeby to było e, prawdziwe, oryginalne, czy, 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 czy pokazywało więcej, co się działo, ale tak naprawdę, właśnie, żeby było. Pełne, żeby mogło dać, yy, pokazać te emocje, ponieważ to, co tam się wydarzy, tego nie zastąpi żadna muzyka, tego nie zastąpi żadne zdjęcie, tego nie zastąpi żadne, żadna opowieść. Opowieści zostaną. Zapomniane, lub też przekłamane, lub też w części zmienione yy, z czasem. A jeśli chodzi o właśnie ładunek przenoszony w audio i w wideo, i to tak naprawdę z... nagrany obojętnie w na jakiej jakości oczywiście jak nagrywam jak, jak, jak ty nagrywasz, jak, jak ktokolwiek nagrywa nie możemy nagrywać w gorszej niż yy, czy to full HD czy nawet 4K, czy 2.7K czy 5K, ponieważ te, te aparaty nie, nie, nie mogą nagrywać w gorszej jakości, ale yy, nagrywając to Właśnie mamy możliwość przekazania dalszym pokoleniom samym sobie, ale dalszym pokoleniom, właśnie tego czegoś, czego sztuczna inteligencja nie, nie zastąpi, tego czegoś czego nie zastąpi nikt inny, jeżeli. Wszyscy mają być obecni, to musi być ten fotograf, musi być ten wideograf, albo musi być ten fotograf, wideograf jako jedna osoba, nieważne, ale musi być ktoś obcy, ktoś, kto jest świadkiem wydarzenia, ktoś, kto jest osobą trzecią, ktoś, kto nie do końca ma brać udział w wydarzeniu, a po prostu ma być jego świadkiem czyli ma być osobą, która będzie zapisywać to na kartach, na kartach historii. A więc słuchajcie, Róbcie zdjęcia, kręćcie filmy, szczególnie namawiam, jak jesteś świeżym tatą, świeżą mamą, niekoniecznie świeżym, ale nagrywaj to, twórz tę historię, nie mówię, żeby nagrywać absolutnie wszystko, ale naprawdę, słuchajcie, jak urodziła nam się pierwsza córka, to nagrywa... robiliśmy zdjęcia codziennie, mieliśmy katalogi codziennie, później troszeczkę to się zmieniło, aczkolwiek słuchajcie... Zawsze mamy filmy. Filmy mamy ze wszystkiego, filmy mamy i czasem niektórzy mówią, a znowu nagrywasz, a znowu robisz to, a znowu robisz tamto, ale wiecie, to daje niezmierną i nieporównywalną satysfakcję, jeżeli ja mogę sobie puścić film, który nagrałem bez żadnej okazji i, i po prostu jest tam powiedziane coś, co zapadło w mojej pamięci. Z tym Was zostawiam. Na razie do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.